Z naszych badań wynika, że 37% pracowników z Ukrainy rozważa pracę w innym kraju niż Polska. Najczęściej wskazywane są Niemcy, Wielka Brytania, Holandia czy Norwegia. Natomiast tylko 7% planuje taki wyjazd w ciągu najbliższego roku, a 56% osób nie jest w stanie określić, kiedy chciałoby podjąć tego typu działania. Na pewno jest to problem dla naszej gospodarki, dla wielu firm, których działania są oparte na pracy pracowników ze wschodu. Ja nie przewiduję jakichś masowych wyjazdów, to zawsze jest bardziej proces niż masowy wyjazd, natomiast ogólnie brakuje nam bardzo dużo osób na rynku, brakuje nam siły roboczej, więc musimy myśleć troszeczkę w perspektywie, co dalej. Jednym z takich rozwiązań może być sięgnięcie po pracowników z odległej Azji, który to kierunek jest coraz bardziej popularny w naszym kraju.